Dobra, zapierdzielamy do garażu. Maszynę kolega już przywiózł. To nie jest źle. MRF stoi. Może nie będzie przeszkadzał. Lącinka bierzemy. Kurwa, to się ciężko toczy. Nie wiem, czy to będziecie widzieć, ale... Niestety... stator jest rozwalony. Zamkniemy kranik. Jest jakieś paliwo w ogóle? Aha, mam go testować. Mam testować lącina na suchym baku. Masakra. Dobra, ja tutaj sobie zaraz muszę na chwileczkę wyłączyć kamerkę. Zrobię sobie porządek, mianowicie wywalę tego RCU na znaczy MRF-a, tego 170 na bok i wywalę sobie tego tutaj lącina na bok, żeby nie trzeba było oleju spuszczać. I zabierzemy się za montaż tego. Mianowicie za montaż tego. To dziadostwo. Ten stator powędruje do tego ulepa tutaj, lącina 125. Zobaczymy, czy to spasuje. No spasuje, no kurwa, ja to robię, a nie jakiś Janusz. Prawdopodobnie wyczyszczę ten mój silnik cały i chyba on pójdzie na sprzedaż. Tak coś mi się wydaje, ktoś sobie kupi, może sobie zrobić remont. Na grupie prawdopodobnie go wystawię. Nie wiem, na razie spróbuję go sprzedać, jak się nie sprzeda, bo właśnie nie wiem, czy tu jest 160 czy 170. Jak tu jest 160 cylinder w tym silniku, w tym, to wystarczy zrobić szlifa na 170, za 50 zł się zrobi szlifa i wystarczy kupić tłoka. Na chwilę obecną silnik odpala od strzała, zawsze mi odpalał od jednego strzała. Czy zimny, czy ciepły, czy stał 2 miesiące, czy 3 miesiące stał, zawsze odpalał od jednego strzała, więc tylko i wyłącznie jest to, że kopci, więc no, dlatego właśnie taka cena, no, taka cena tylko i wyłącznie dlatego. A ja sobie prawdopodobnie kupię 170 Kajo, żeby mieć już te RCU, a nie jakiegoś Janusza. Po prostu jak to było RCU, niech będzie już typowe RCU. Bo to jest RCU, tylko właśnie było z innym silnikiem podobno przy zakupie tego Pita. Klient sobie zażyczył sobie wymienić silnik od razu, więc na początku jak kupił Pita RCU, to sobie wymienił silnik na, ze 170 na 160. Bo tutaj mam na chwilę obecną standardowe magneto i stator od 140, ja sobie to zabieram i będzie tamten stator w tym, z tym silnikiem. Tak, tak właśnie i dorzucę chyba wiązkę i moduł zapłonowy, jakby ktoś chciał, więc to poleci cały układ zapłonowy, więc żeby sobie ktoś mógł odpalić to, nie? To pali wszystko normalnie. I kopek i lewarek odbiegów też sobie zabieram, więc chyba, że kupię tamto 170, to z tamtej 170 zostawię tutaj kopek i tego, i lewarek odbiegów. No, ja się zabieram za lącina 125. No i dobra, zrobiliśmy trochę miejsca. Lącin leży na boku, więc oleju nie trzeba będzie spuszczać. I doszedłem do wniosku, że przetestujemy jeszcze jedną modyfikację, ale to za chwilę. Mianowicie wsadzimy mu sportowe magneto ze statorem, jak i wiązką instalacji i oczywiście modułem, bo na innym module to nie pociągnie, musi być ten, ponieważ on obsługuje, ten moduł obsługuje dwie cewki prądotwórcze do iskry, więc dlatego musi być taki moduł, a nie inny. Zobaczymy, jak to będzie jeździć na tym. Dobra. No dobra, mam nadzieję, że cokolwiek będziecie widzieć, ja się biorę do roboty. Hmm?
ściągacz jest lewym gwintem, więc pamiętajcie o tym, jakby czasem się ktoś potem darże, nie może założyć. Elegancko. Aha, tu jest inna cewka. Ale to też nie jest problem, bo tu jest cewka na jeden przewód, jak w kładach przeważnie 110-kach. Nie wiem, czy to będziecie widzieć. Na jeden przewód jest cewka, ale tym się przejmować nie będę. Dobra, bo to tylko i wyłącznie na chwilę. Teoretycznie dałoby się to, jakbym miał spawarkę, ja bym to jeszcze uratował, w sensie dospawałbym to, ale niestety na chwilę obecną nie mam spawarki. Nie ma na razie mi kto wspomóc, więc pieniędzy na takie wydatki nie mam. Za 700 zł powinienem już kupić gaz i drut do mojego migomata i już bym mógł spawać aluminium, no ale to trzeba mieć 700 zł. Dobra, zanim ściągnę tutaj stator, trzeba to wszystko tu dmuchnąć, żeby nam nic do silnika nie wpadło. To jest tak zawalone błotem, że nie ma co tam wpaść. Teraz pasuje nam jakiś dobry, uczciwy śrubokręt paśny do tego. No ten śrubokręt nie będzie pasował tu. Musimy znaleźć jakiś śrubokręt, żeby pasował idealnie. Żeby pasował idealnie do tego typu śrubek. I to będzie ten. To będzie ten. Trzeba lekko dobić. Poszła jedna. Jeszcze jedna. Poszła. Elegancko. Teraz trzeba będzie dmuchnąć znowu. Bo się błoto podrywało. Odkręcamy całkowicie śrubeczki. Elegancka. Teoretycznie tutaj w tym przypadku klina nie trzeba ściągać, bo się powinno wszystko minąć. Dobra, i wyciągamy stator. Jak się w ogóle uda. Tak delikatnie. O. Z tej strony delikatnie trzeba podłożyć. O, cyk. Z tej. I trzeba byłoby to lekko puchnąć, żeby się przekręciło. To nie będzie takie proste. Z tego co widzę, nie będzie to takie proste. Kurde. A, poszło. Teraz delikatnie trzeba wyciągnąć. Syk. Żeby nam nic tam nie wpadło. Elegancko. Dobra. Można sprawdzić, ale już z tego co widzę, regulacji jeszcze deczko jest, ale łańcuszek już jest ostro wyciągnięty. Akurat przy tym. Niestety jest łańcuszek i od pompy, i od napinacza łańcuszka już zęby są pościnane. Niestety. Niestety są pościnane. Dobra. Sprawdzimy pierw na samym początku, zanim założę stator, czy nawałek będzie nam
pasowało magneto w ogóle. Tak wam powiem. Czy w ogóle będzie pasować na wałek? I powiem wam, że pasuje. Jeszcze tylko sprawdzę. Stare ile nachodzi. Stare ile nachodzi. Aha. No, tyle samo. Tak. Jeszcze upewnię się tym. Tak. Pasuje. Pasuje magneto. Jestem zadowolony. Czyli projekt zmierza ku końcowi. No i dobra. Odpinamy tutaj kosteczki. Cyk. Cyk, cyk, cyk. Elegancko. O-ring jest dopchany. Wszystko jest czyściutkie. Tu o-ring jest cały. Dobra. I wkładamy. Jakby co, pamiętajcie, żeby sprawdzić, czy macie tutaj o-ringi pod spodem. Tu jest jeden, tu jest drugi o-ring. W tym przypadku akurat są. Nie są ugniecione jeszcze za bardzo. Więc zakładamy. O, cyk. Cyk. Tak delikatnie, cyk. Jest. Teraz śrubeczki. Ja tutaj nie będę dawał na śrubki kleju do śrub. Mianowicie dlatego, że ten stator tutaj nie zostanie. On jest tylko na testa. For fun, jak to mówił. Tak dla jaj zakładane. Kolega, raczej nikt z was by pewnie nie inwestował do Loncina 125 w taki stator sportowy, tak mi się przynajmniej wydaje. Ja to tak dobijam, żeby to równo siadło wszystko, ale nie uderzam mocno, tak leciutko po prostu, żeby siadło, bo to nie jest dociągane w czterech miejscach, tylko w dwóch, więc no niestety tak jest, a nie inaczej. Z tego co tu widzę, to jest jeszcze opcja inaczej zakręcenia tego statoru, po prostu przekręcenia go o 90 stopni może pasować pewnie do innego silnika jakiegoś. Ale widzicie, już doszło troszeczkę jeszcze bardziej, bo czuję po śrubkach, że doszło bardziej. Cyk, dokręcamy i popukamy jeszcze lekko. Lepiej nie ciągnąć tymi śrubami na hama dwoma, tylko lepiej podociągać trochę, podobijać, podociągać trochę, podobijać. Bo jest pewne, że to równo siądzie wszystko. Elegancko. Elegancko. Jest wszystko dokręcone ładnie. Jestem zadowolony z tego. Teraz zakładamy magneto. Cyk. Cyk. Dobra. Starczy. Jeszcze dmuchniemy. Elegancko. Stator jest zamontowany.